wszystko było i że był wesoły mąż, tak? Bardzo wesoły. I elegancki, przystojny. No, elegancki. Dlatego chciało się tak długo żyć. Dlatego tak chciało się długo żyć. Wybrałam jego, że Boże mnie wziął. Szczęśliwa. Ładny wysoki. Ładny, wysoki, elegancki. Rozmowny, śmieszny, cudny chłop, czysty. O właśnie. Jako gospodarz gminy mam ogromną satysfakcję złożyć Pani najserdeczniejsze gratulacje i życzenia z okazji stuletnich urodzin. Życząc dużo, dużo zdrowia, radości i jeszcze wielu szczęśliwych lat życia, najlepszej kolejnej setki. Proszę bardzo. I tu jest taki odlew Zamku Opinogórskiego. Wręczamy osobom ten odlew specjalnie czy wyjątkowo zasłużonym dla gminy i tym, którzy ukończą 100 lat. Proszę. Nie jestem taki ładny jak pani mąż, ale życzę pani dużo, dużo, dużo. Ale sympatycznie społecznego. Wszyscy dają kwiaty, jakieś listy gratulacyjne, a myśmy przywieźli dla pani konkrety, to znaczy przywieźliśmy decyzję, której dostaje pani od prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dożywotnio rentę powiększono o 2800 zł. I pani Krysia akurat... To jest można żyć. Teraz naprawdę te dwie przyszłe. 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam. 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam. 28 lat, chyba u pani jestem jako u dziewiątej, z tego co wyliczyłem, dziewiątej stulatki. I tak jak przed chwilą powiedział mój przedmówca, że pani jest w takiej kondycji, ma tak zdrowe, takie powiedzmy myślenie, że po prostu można z panią o wszystkim porozmawiać. Jest pani jedyną osobą z tych dziewięciu osób, która tak po prostu jeszcze w tym wieku po prostu tak myśli, że można po prostu porozmawiać tak. Przeskakiwał zieleń, chłopcy mnie kochają, a ja o tym nie wiem. Jest to osoba, która w moim przekonaniu w najlepszej jest kondycji. Można z nią porozmawiać o wszystkim, a ponadto nie wymaga specjalnej opieki. 8 stulatka, z tym, że w zależności od roku. W tamtym roku mieliśmy bodajże 12, także